Niedziela palmowa i pierwszy dzień wiosny, a my kończymy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Czy to będzie niedziela Petera Prewca, tak jak ten sezon należał do słoweńskiego superskoczka? Maciej Kurzajewski, witam Państwa bardzo serdecznie w towarzystwie Rafała Kota, który już odpowiada na to pytanie. Witam Państwa. To wszystko zależy, na ile będzie zdeterminowany i skoncentrowany. On już nic nie musi, on tylko pobija następne rekordy, także ciężko powiedzieć. Tu tylko dwóch zawodników będzie dzisiaj walczyć. Haibe Gangnes, oni tylko mają coś do ugrania. Peter Prez nic nie musi. Oni walczą o trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a my będziemy przyglądać się i emocjonować ostatnim w tym sezonie konkursem Pucharu Świata w skokach narciarskich. Życzymy Państwu wielu emocji. Sebastian Szczęsny i Marek Grudziński już czekają na widzów programu Pierwszego Telewizji Polskiej. Dobrej zabawy. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Sebastian Szczęsny. Marek Grudziński. Po raz ostatni, jak to żartobliwie do siebie mówimy, w aspekcie międzynarodowym w tym sezonie w skokach narciarskich, bo będą jeszcze we wtorek i w środę w aspekcie krajowym Mistrzostwa Polski w Wiśle. No ale ten sezon międzynarodowy, bardzo długi, czteromiesięczny, kończymy w Planicy tradycyjnie na wielkiej skoczni w obecności kilkudziesięciu tysięcy widzów przy wspaniałej pogodzie, błękitnym niebie, wietrze pozwalającym daleko latać. 30 najlepszych zawodników klasyfikacji lotów narciarskich w sezonie, choć w sumie nie tylko tych 30, bo kilku z 30 zrezygnowało, a więc z dalszych miejsc w klasyfikacji zawodnicy wezmą udział w ostatnich zawodach sezonu. Dwie rundy rywalizacji, w której wystartuje 30 zawodników, w tym czterech reprezentantów Polski. Drugi na liście startowej Stefan Hula, piąty Maciej Kot, ósmy Dawid Kubacki i dwunasty Kamil Stoch. Serię kończyć będzie zdobywca Pucharu Świata, zdobywca małej kryształowej kuli, najlepszy w tym sezonie zawodnik świata, Peter Prewc. Piękna pogoda, wspaniała aura, błękitne niebo, słońce, które towarzyszy skoczkom praktycznie przez cały długi, wydłużony weekend pożegnania z tym Pucharem Świata. Także i dzisiaj, jak gdyby chce oddać to, co zabrała, mówię tutaj w kontekście natury i aury podczas tego sezonu, te odwołane konkursy, te problemy z wiatrem. Tak więc ten finał naprawdę imponujący, wspaniały i gorąco wierzymy, że ta ostatnia walka dzisiaj w tym ostatnim konkursie w tym sezonie również będzie przebiegała w sposób rewelacyjny. A rozpocznie i rozpoczyna w tym momencie ten ostatni bój Jan Matura. 198,5 metra dzisiaj w serii próbnej Honzy Matury, Czecha, który, dla którego jest to trzeci, tak chronologicznie, może inaczej, co do najlepszych osiągnięć sezon w karierze, zajmuje 33 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Najlepszy jego sezon to sezon 2012-13, kiedy zajął 10 miejsce. Pierwszy skok Jana Matury, 199,5 metra. Noty od sędziów po 16,5, 17 punktów, ale patrzymy na warunki, bowiem to dzisiaj również będzie niezwykle istotne. Odjętych 10,4 punktów, widzą Państwo to dokładnie, za wiatr wiejący z prędkością 72 setnych metra na sekundę pod nart. No a za chwilę, jak wspominaliśmy, drugi na liście startowej, pierwszy z czterech Polaków, Stefan Hula, indywidualnie tu w Planicy, 33, 26, 21 na Mistrzostwach Świata w lotach. W Planicy poprawił rekord życiowy, doprowadzając go do wyniku 217 metrów. Teraz nieco powyżej 200 metrów, bo przypomnijmy, punkt konstrukcyjny wielkiej skoczni w Planicy to 200 metrów, rozmiar 225, rekord 248,5 Petera Prewca. 202 metry Stefana Huli, który nie startował dzisiaj w serii próbnej. Polak zatem będzie oczywiście w tym momencie na pierwszym miejscu. Stefan Hula o ten sezon ma najlepszy w karierze. Najwyżej klasyfikowany w Pucharze Świata na miejscu 26. Zdobywał także punkty w lotach. Jak mówiliśmy, poprawił ten rekord życiowy do 217 metrów. Świetny sezon Stefana Huli. I pierwszy ze Słoweńców, Andrzej Laniszek. 19-letni skoczek, dla którego jest to trzeci sezon startu w zawodach Pucharu Świata. Oczywiście najlepszy w karierze. W tej chwili 24 miejsce w klasyfikacji generalnej, do będącego na 22 miejscu Kamila Stocha traci 50 punktów. Andrzej Laniszek, najdłuższy na razie lot, okolice 210 metra w klasyfikacji
lotów. 36 miejsce Angela Niszka, 10 zgromadzonych punktów, 208,5 metra, a więc 6,5 metra dalej niż Stefan Hula. Ale odjętych aż 17,9 punktu. Wiatr blisko 1,3 metra na sekundę wijący pod narta, więc bardzo dobre warunki dla Laniszka, który w tym momencie obejmuje prowadzenie, ale tylko o 3,7 punktu przed Stefanem Hulą. Grubo ponad 50 tysięcy, a myślę, że i pod 100 tysięcy, jak mówią organizatorzy, widzów zgromadziło się w tym szczególnym dla Słoweńców dniu. Karl Geiger, 215,5 metra, rekord życiowy niemieckiego skoczka. W lotach zgromadził 16 punktów, dużo więcej w całym sezonie w Pucharze Świata, 167. Startował także z powodzeniem w Pucharze Kontynentalnym. Oj, piękny lot! Pobliże 220 metrów. Jego rekord życiowy, jak mówiłem, do dziś 215,5. Być może kolejny zawodnik, który w Planicy poprawi swoje życiowe osiągnięcie. 219 metrów, a więc świetny występ niemieckiego zawodnika. Rekord życiowy 219 metrów, jak z wiatrem. No, wiatr mocny, ponad 1,5 metra na sekundę. Aż 23 odjęte punkty właśnie z tego tytułu będzie miał Niemiec. Noty sędziowskie, jak państwo widzą, 17-18 punktów wśród oceniających na trzecim stanowisku Tadeusz Szostak. Oczywiście Karl Geiger w tym momencie jest liderem. I kolejny, drugi z biało-czerwonych, Maciej Kot. Ten sezon nie jest najlepszym w jego karierze. Aktualnie na 32 miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. 149 punktów, ale jak pamiętamy, 222 metry. To rekord życiowy Maćka Kota ustanowiony w Planicy. Dlaczego nie polecieć dzisiaj dalej? Dlaczego nie polecieć dalej? I na koniec zaserwować sobie znowu kolejny wspaniały rekord życiowy. Wczoraj 222 metry w konkursie drużynowym, a dzisiaj 231 metrów i wielkie, wielkie brawa dla Maćka. Nieważny ten potężny wiatr pod narty, chociaż nie był to huragan. 19,9 punktu odjęte, około 1,4 metra na sekundę wiatr pod narty. No to sędziów po 18,5 od 4, 1,18. Uśmiechnięty Łukasz Kruczek, który w ostatnim konkursie dzisiaj prowadzi biało-czerwonych, i oczywiście Maciek tym lotem na 231 metr zajmuje w tym momencie pierwsze miejsce o 19,5 punktu przed drugim Karlem Geigerem. Bardzo proszę państwa powiedzieć, że wprawdzie największą skocznią do lotów jest Vikersund. Tam padały najlepsze w historii wyniki, ale w tym sezonie spośród 10 najlepszych wyników w historii, jeśli chodzi o długość lotów, aż 6 osiągnięto właśnie w bieżącym sezonie. 5 z nich Vikersund, 1 w Planicy. Wczoraj Petera Prepca 246 metrów. No i obniżenie belki startowej do tej pory z 7. Zawodnicy rozpoczynali na jasna próg, a po tym bardzo dalekim locie przekraczającym rozmiar skoczni Maćka Kota rozbieg obniżono i z 6 belki Stefan Lajek. On nie poprawi rekordu życiowego, bo ten wynosi 215,5 metra, ustanowiony zresztą w ten weekend w Planicy. 210,5 metra uzyskuje niemiecki skoczek. Wiatr ciągle mocny, ale sprawiedliwy dla wszystkich zawodników, wiejący z dołu skoczni pod narty, dający wspaniałe warunki noszenia. 1,5 metra na sekundę miał w tym momencie Laje. 21,9 punktu odjęte. No, lądowanie bez telemarku. Oceny za styl niezbyt wysokie. Na trzecim miejscu, a zatem Maciek Kot, Karl Geiger, Stefan Laje, potem Angela Niszek i na piątym miejscu Stefan Hula. Taka sytuacja na razie. 32-letni Vincent de Comte-Savoie na belce startowej. Francuz, 28 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a więc na razie wyrównuje swój najlepszy sezon w karierze. Ubiegły sezon, który zakończył na 28 miejscu, ale ma szansę poprawić się. Wszystko zależy od dwóch dobrych, a nawet bardzo dobrych lotów w dzisiejszym konkursie. I taki bardzo dobry lot Vincent de Comte-Savoie serwuje nam w pierwszej serii. 217,5 metra Francuza, to oczywiście dużo bliżej od jego rekordu życiowego, który wynosi 230,5 metra, a tyle skoczył w tym roku Vikersund, co nie zmienia faktu, że sam no, wielką, wielką radość czuje po swoim skoku w pierwszej serii. Odjętych aż 20 punktów na drugim miejscu w tej chwili Vincent de Comte-Savoie za Maćkiem Kotem.
Kotem ze stratą 9,5 punktu do Polaka. Maciej Kot, Jakom Sowła, Karol Geiger, czołowa trójka, na szóstym miejscu Stefan Hula. I trzeci z Polaków, najlepszy na Mistrzostwach Świata w lotach, jak pamiętamy, 15 na Kulm, Dawid Kubacki. Tutaj w indywidualnych konkursach 24 i 39, no ale też poprawił w ten weekend rekord życiowy, doprowadzając go do wyniku 216 metrów. Dawid Kubacki. O, brawo! To jest dobry lot, zbliżony do tego rekordowego, jak mi się wydaje, w wykonaniu Polaka. Dziś w serii próbnej było 205 metrów, a teraz 216,5 metra, a więc o pół metra poprawia rekord życiowy. Poprawiony rekord życiowy Maćka Kota, 231 metrów. Poprawiony rekord życiowy Dawida Kubackiego, 216 metrów. Aż 24,5 punktu odjęte za wiatr, 1,7 metra na sekundę. Noty sędziowskie za chwilę państwo zobaczą i Dawid jest na trzecim miejscu, a więc pierwszy Polak Maciek Kot, trzeci Polak Dawid Kubacki i siódmy Stefan Hula. Czeka, czeka publiczność zgromadzona pod letalnicą w Planicy na to, by dopingować swoich ulubieńców, a potem oklaskiwać wielki triumf Piotra Wielkiego, a więc Petera Prelca, a tymczasem w powietrzu Andras Wank. 12 sezon tego skoczka w zawodach Pucharu Świata i ten 12 okazuje się być najlepszym. 19 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w tym momencie zajmuje Andras Wank. 198 metrów. To na razie drugi skoczek, który nie osiąga 200 metra. Pierwszym Jan Matura, który skoczył 199,5, teraz 198 metrów. Andras Wank, odjętych będzie miał już 20,4 punktu. I które dziewiąte? Tak, dziewiąte. W tym momencie ostatnie miejsce dla Niemca. To nie zmienia faktu, że będziemy go oglądać w serii finałowej. Maciej Kot cały czas liderem, Dawid Kubacki na trzecim miejscu, pomiędzy nimi Vincent de Comsavoie. I ten lot Maćka Kota, 231 metrów. Był wczoraj w drużynie, która zajęła trzecie miejsce. Manuel Fettner miał dobre skoki, 224-225 metrów. Także w drużynie, która zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Świata w lotach. Jeszcze 10 metrów przekroczone przez Manuela Fettnera, który indywidualnie zajmował tutaj 16 i 25 miejsce. No, sezon kończy w połowie trzeciej dziesiątki w klasyfikacji Pucharu Świata. 212 metrów Emanuela Fettnera. Nieco mniej odjętych punktów. 15 za wiatr. 15,8. Miejsce trzecie. A więc wyprzedził Dawida Kubackiego nieznacznie, ale jednak Maciek Kot ciągle liderem. Jego przewaga nad Francuzem de Comse była 9,5 punktu, a nad Fettnerem ponad 12. Roman Kołdelka, doświadczony, chociaż jeszcze młody, 26 lat ma, skoczek z Czech. W tym sezonie jedno miejsce na podium, to jedno zwycięstwo, które pamiętamy w konkursie w Wiśle. 5 zwycięstw ma na koncie, 11 razy w karierze stał na podium Roman Kołdelka, który teraz leci powyżej 210 metra. Metr na sekundę, wiatr wyjący pod narty, 14,4 punktu będzie miał odjęte Kołdelka, ale do tego, by pokonać Maćka Kota, musiałby skoczyć powyżej 220 metrów, a więc Maciek pozostanie liderem, 231 metrów Polaka, przypomnijmy. Teraz 213 Romana Kołdelki, 11 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Bywało lepiej, choćby na przykład ubiegły sezon, który zakończył w pierwszej dziesiątce, więc na siódmym miejscu, ale zadowolony Roman Kołdelka na drugim miejscu za Maćkiem Kotem ze stratą 9,3 punktu. 12 na liście startowej. Kamil Stoch, indywidualnie 15, 21. Wczoraj w drużynie niezbyt udany ten drugi finałowy skok. 238 metrów to rekord życiowy będący rekordem kraju. Kończy ten sezon w Planicy Kamil. O, sezon dla niego nieudany. Ważne, by zakończyć ten sezon mocnym akcentem.
Bez rewelacji. No tak, tak Kamil skacze, jakie są obecne jego możliwości. Te możliwości to są miejsca w połowie drugiej dziesiątki na ogół, no bo przecież najlepiej w tym sezonie na szóstym miejscu zakończył zawody Pucharu Świata Kamil Stoch. Zdarzały się konkursy, w których nie awansował do pięćdziesiątki, nie przechodził przez kwalifikacje. Tak było chociażby na Mistrzostwach Świata w lotach. No i w efekcie miejsce w trzeciej dziesiątce na zakończenie sezonu barddo prawdopodobne naszego mistrza olimpijskiego. Kamil Stoch, ten sezon nieudany, ale wszyscy wiemy, że wielki mistrz powróci w wielkiej formie. Musimy tylko na to chwilę poczekać. A co do tego, chyba nikt nie ma wątpliwości. Czekamy za moment Manuel Popinger, kolejny z reprezentantów Austrii. Skoro o Austriakach mowa, oto i Popinger na belce startowej. No, niepokojące wieści dobiegły z Kanady, gdzie urlop spędzał Gregor Schwierenzauer, który zawiesił do końca tego sezonu swoją karierę. Wycofał się ze startu w Pucharze Świata. Otóż okazało się, że podczas jazdy na nartach Gregor Schwierenzauer doznał kontuzji kolana. Poinformował o tym swojego trenera Heinza Gudina. No i wszyscy wierzą, że nie jest to jakaś poważna kontuzja. Co tak naprawdę przydarzyło się Gregorowi Schwierenzauerowi? Jak poważny jest ten uraz kolana? Dowiemy się, myślę, niebawem. A tymczasem 198,5 metra tylko Manuela Popingera, odjętych 12,8 punktu, a więc ten wiatr wiejący pod narty, pozwalający skoczkom osiągać te wspaniałe odległości, nieco osłabł. No, przypomnijmy, 24,5 punktu miał odjęte na przykład Dawid Kubacki. Manuel Popinger odjętych za wiatr 12,8 punktu, dodanych 8,3 oczywiście za skrócony rozbieg. O Schwierenzauerze jeszcze dwa słowa. Doczytałem się, że on jeździł na nartach, ale poza trasami. To jest taki rodzaj ekstremalnej jazdy na nartach, gdzie no czasami czekają na uczestników spore niespodzianki, bo trasa jest po prostu nieznana i być może właśnie to przyczyniło się do tego, że Schwierenzauer doznał kontuzji po powrocie do Austrii. Ma przejść szczegółowe badania. Pewnie za jakiś czas dowiemy się, co z jego zdrowiem. A tymczasem bardzo ładny lot wykonał Taku Takeuchi, reprezentant Japonii, no ale przypomnijmy, jego rekord życiowy to 240 metrów. Teraz uzyskuje 217 Taku Takeuchi. No i myślę, będzie bardzo blisko Kamila. Przepraszam, Maćka Kota, Taku Takeuchi, Maciek 231, ale Maciek z siódmej platformy startowej, z szóstej Taku Takeuchi, 11 i tylko 0,2 punktu odjęte, a blisko 20 punktów miał odjęte Maciej Kot. Wprawdzie ta odległość, jeżeli chodzi o metry, dość spora. No i na drugim miejscu Taku Takeuchi, ale tylko punkt i 0,3 za Maćkiem Kotem. A za moment Simon Amann, Robert Kraniec. Drugi w klasyfikacji lotów narciarskich, 110 punktów za Peterem Drewcem, a tymczasem Simon Amann, 34-letni Szwajcar, cały czas skacze, marzy o zwycięstwie w turnieju czterech skoczni Simon Amann, bo tylko tego brakuje mu do... Pięknie, ale znowu z wielkiej wysokości spadł Simon Amann na zeskok, okolice rozmiaru letalnicy. 225, a tutaj 224,5 metra Simona Amana, odjętych 11,8 punktu. Oczywiście niskie noty od sędziów za styl. To ta pięta Hillesowa, czyli lądowanie. Nawracając do poprzedniej myśli, no, myślisz, że sięgnie po zwycięstwo w turnieju czterech skoczni Simon Amann? Bardzo tego pragnie, bo tylko tego brakuje mu w jego przebogatej karierze. I Puchar Świata, i Mistrzostwo Świata, i Mistrzostwo Świata w lotach, i Mistrz Olimpijski razy cztery. No i tylko tej perełki w koronie zatytułowanej turniej czterech skoczni. Jest pierwszy, wyprzedził Maćka Kota o 1,1 punktu. Mówi się, że jak ktoś czegoś bardzo chce, to jest w stanie to osiągnąć. No ale na pewno rywale nie będą mu zadania ułatwić. Coraz trudniej, bo o czas leci. Wprawdzie starszych zawodników jak Olajnar Wierdale, Noriaki Kasai i paru innych to nie dotyczy. No ale Simona Amanna chyba jednak trochę tak. Joachim Haue, młody norweski skoczek, który w tym sezonie pokazał się szerszej publiczności, pokazał się z bardzo dobrej strony, bo przecież zajmuje 20 miejsce w klasyfikacji Pucharu Świata i jest 15 w klasyfikacji lotów, a to właściwie pierwszy sezon poważnych startów Norwega wśród najlepszych zawodników. Stawał w tym sezonie na podium, no i można powiedzieć, że bez wątpienia jest objawieniem tego roku, tej zimy w skokach narciarskich. Ale teraz występ nieudany, tylko 198 metrów. Jeden z trzech zawodników, czterech zawodników, który do tej pory nie osiągnął 200-metrowej odległości.
Simon Aman, Maciej Kot, Taku Takeuchi, czołowa trójka. Na siódmym miejscu Dawid Kowacki, na dziewiątym w tym momencie Kamil Stoch, na czternastym Stefan Hula, a tymczasem na rozbiegu Ryszard Freitag. Siódmy sezon startów w zawodach Pucharu Świata reprezentanta Niemiec, 24-letniego skoczka. I nawiązuje do tych swoich najlepszych sezonów w latach 2011-12 i 12-13, kiedy to zakończył sezon na szóstym i na ósmym miejscu. Teraz jest dziewiąty w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Freitag, który osiąga 221 metrów, będzie miał odjętych 13,7 punktów za wiatr. No ale ta strata, ta łączna strata punktowa nie będzie aż taka duża, bowiem dodatkowo 8,3 punktu otrzyma za skrócony rozbieg. Kto wie, będzie, myślę, za Simonem Amanem, a być może przed Maćkiem Kotem. I tak też się dzieje. O 0,1 punktu za Simonem Amanem Ryszard Freitag, a o punkt przed Maćkiem Kotem. Na drugim miejscu Niemiec. Ale minimalne różnice, podobnie jak we wczorajszym konkursie drużynowym, pasjonującym, stojącym na wspaniałym poziomie. No ta dzisiejsza walka też zapowiada się niezwykle emocjonująco. Daiki Ito, dziewiąty w pierwszym konkursie, czternasty w drugim, rozgrywanym tutaj w Planicy. Nie startował dziś w serii próbnej, 240 metrów, rekord życiowy Japończyka. Ale ten wynik niespełna 210 metrów to jest rezultat, który nie będzie go plasował wysoko po pierwszej rundzie rywalizacji. 209,5 metra Daiki Ito. Wiatr nieco zelżał, już nie dochodzi do 2 metrów na sekundę, jak to było chociażby w przypadku skoku Dawida Kubackiego czy Karla Geigera, ale nie przekracza metra na sekundę. Na 8 miejscu Daiki Ito, Simon Aman, Ryszard Freitag, Maciek Kot, czołowa trójka. Juri Tepes, a więc proszę zobaczyć na to morze słoweńskich flag, które rozlewa się w dole letalnicy. Ma ponieść Jurija Tepesza bardzo, bardzo daleko. On jest już na belce startowej, 244 metry, to jego rekord życiowy z Planicy z 2015 roku. Teraz do tego, by wyprzedzić Simona Amana, potrzebuje 220 metrów, wiatr około 0,8 metra na sekundę pod narty, nisko nad zyskokiem, ale taki styl lotu ma Juri Tepes, który kto wie, czy tym skokiem nie obejmie prowadzenia. 221 metrów, noty po 18,5 od trzech sędziów, dwóch sędziów oceniających skoki dzisiaj oceniło Jurija Tepesza na 18 punktów, za wiatr odjęte 13,2. To nie jest najlepszy sezon w karierze Jurija Tepesza. 21 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Wielokrotnie bywało dużo, dużo lepiej. W tym sezonie nie udało mu się wskoczyć na podium. Jedno miejsce tylko w czołowej szóstce. Szósty był w Aumatach. A brawo za ten skok, zgadzamy się, jak najbardziej. I na którym miejscu Juri Tepes? Na pierwszym. Wyprzedził o 1,4 punktu Simona Amana. Juri Tepes, Simon Aman, Ryszard Freitag, czołowa trójka. Na czwartym miejscu Maciej Kot. A za chwilę, proszę państwa, 20 zawodnik na liście startowej. Rekordzista świata w długości lotu, Anders van Emmel. Tu indywidualnie na 9, 10 miejscu. Wczoraj oczywiście w drużynie, która wywalczyła pierwsze miejsce, skoczył dwa razy ponad 230 metrów Anders van Emmel. No i teraz też będzie daleki lot, ale rozmiaru skoczni nie przekroczył. A więc krótszy lot niż wczorajsze dwa w rywalizacji zespołowej. 222 metry jednak, to jest metr dalej od Jurija Tepesza. Więcej odjętych jednak punktów, 16,9. Oceny sędziowskie 18, 18,5 punktu. No wydaje mi się, że z Tepeszem będzie, mimo tego, że lądował metr dalej, nieznacznie przegrywał. Ale to będą naprawdę minimalne różnice punktowe. Części 10 punktu, na czwartym miejscu Anders van Emmel, ale traci 1,9 punktu do Jurija Tepesza. Jest przed Maćkiem Kotem, który do lidera traci tylko 2,5 punktu.
A oto klasyfikacja po 20 skoczkach pierwszej serii, z 30, których oczywiście będziemy oglądać. Tepesz, Aman, Freitag, Fanemel, Maciej Kot, 231 metrów. Najdłuższy lot jak na razie pierwszej serii, jako jedyny przekroczył granicę 230 metra. Na 11 miejscu Dawid Kubacki, na 13 miejscu Kamil Stoch, na 18 Stefan Hula, a czołową 20 zamyka Andreas Wank. Wielkie, wielkie brawa dla Maćka Kota, który ustanowił swój nowy rekord życiowy. Również Dawid Kubacki o pół metra poprawił swoje najlepsze w życiu osiągnięcie, jeżeli chodzi o długość lotów narciarskich. A my raz jeszcze oglądamy skok Jurija Tepesza, 221 metrów. Za moment przed nami najlepsza dziesiątka w klasyfikacji lotów narciarskich, a więc Tande, Stjørnen, Heiberg, Kasai, Freund, Kraft, Gangnes, Forfang, Kraniec i pierwszą serię kończyć będzie Piotr Wielki. Szósta platforma cały czas, proszę, jak pięknie, mocno wieje pod narty, blisko 2 metry na sekundę. I nie ma tutaj zawirowań, to jest jednostajny ruch powietrza pod narty, a więc należy spodziewać się naprawdę dalekich lotów i myślę, że od Daniela Andre Tandego takiego lotu możemy oczekiwać. Dziesiąty w klasyfikacji lotów, siódmy w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, jeżeli mówimy o skoczku, który nagle pojął tę wielką tajemnicę, jak to robić, by wygrywać konkursy Pucharu Świata, by punktować wysoko, jojojoj. Tam problemy w locie Daniela Andre Tandego i powyżej 210 metrów chyba sam w tym momencie odetchnął z ulgą, kiedy wylądował. 215 to odległość, jaką uzyskuje Daniel Andre Tande. To jest jego trzeci sezon w karierze w startach, zawodach Pucharu Świata. Był 64 w tym pierwszym sezonie w klasyfikacji generalnej, na koniec 45, a ten sezon siódme miejsce, zwycięstwo w Klingenthalem, stawał na podium w Kuopio, w Aumatach. Niebezpiecznie opadła lewa narta, tam złapał powietrze nad deską Daniel Andre Tande. Dobrze, że nie ściągnęło mu narty zupełnie w dół, bowiem skończyłoby się to wtedy, albo nie. Nie ma co myśleć, jakby się skończyło. Ważne, że wylądował na 215 metrze, dziesiąta lokata w tej chwili dla Norwega. Prowadzi Juri Tepesz przed Simonem Amanem, Freitag na miejscu trzecim, Maciej Kot na miejscu piątym. Andreas Stjørnen, nie oglądaliśmy go wczoraj w drużynie. Bogactwo wielkich skoczków ma w tym sezonie Aleksander Stekl, no ale to jest zawodnik, który ma trzeci wynik w historii lotów Vikersund w tym sezonie, 249 metrów. Andreas Stjørnen. Dziewiąty w klasyfikacji lotów, 12 w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Także bardzo dobry sezon w jego wykonaniu. I pobliże 220 metra wylądował Andreas Stjørnen. Mówiliśmy o tym, czołowa dziesiątka klasyfikacji lotów, no i z dwoma wyjątkami właśnie Stjørnena i Roberta Krańca, także pozostali zawodnicy w czołowej dziesiątce łącznej punktacji Pucharu Świata, bo no, tak się w tym sezonie złożyło i często tak się składa, że ci, którzy są najlepsi w Pucharze Świata, dominują też w rywalizacji na obiektach mamucich. 219 metrów odległość Andreasa Stjørnena. Siódme miejsce. Maciek Kot ciągle na miejscu piątym. Jurij Tepesz liderem. Michel Heiberg. Bardzo ważny konkurs dla niego. Czwarty w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. 1261 punktów. 42 punkty tylko dzielą go od będącego na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej Kenneta Gangnesa, więc tutaj ta walka między Heibeckiem a Gangnesem o to trzecie miejsce na podium w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Popatrzmy, najdalej dzisiaj 227,5 metra w serii próbnej. Heiberg świetnie spisuje się podczas tego weekendu w Planicy, ale to nie jest lot, który pozwoli mu wyprzedzić Jurija Tepesza. Najlepszy sezon w karierze Michaela Heibecka, 25-letniego skoczka, 219 metrów. Zwycięstwo w Kuopio, w Lahti, drugim na Wałmatach, w Zakopanem, w Oberstdorfie, w Engelbergu, w Niżnym Tagile. Stał także na podium w Bischofshofen w tym sezonie. Łącznie 8 razy oglądaliśmy go podczas dekoracji najlepszych skoczków z konkursów Pucharu Świata. Wysokie noty od sędziów, pojawiła się nawet 19, 3 razy 18,5. I które miejsce
jest pierwszy, a więc wyprzedza Jurija Tepesza, uwaga, o 0,1 punktu. Hajbek, Tepesz, Aman, czołowa trójka, Maciej Kot, autor najdłuższego lotu cały czas, na miejscu szóstym, 231 metrów Polaka. Jeden z bohaterów tego sezonu, Noriaki Kasai, wczoraj drugim skokiem w rywalizacji drużynowej wyprowadził swą drużynę na czwarte miejsce przed Niemców i Polaków. Rekordzista Japonii. Nowy lider! Ponad 500 występów w Pucharze Świata. Ciągle wielka, wielka forma legendarnego japońskiego skoczka. 227 metrów, proszę Państwa, to jest druga odległość. To jest drugi w tej pierwszej serii wynik powyżej rozmiaru skoczni. 13 punktów odjętych za wiatr. No i wydaje mi się, że w tym momencie on będzie liderem. Zmieni na pierwszym miejscu Jurija Tepesza. Pięknie, stylowo skacze i ląduje Noriaki Kasai, co zauważyli także sędziowie. Łączna nota Japończyka o 8,8 punktu wyższa od noty Michaela Hajbeka. No i 8,9 od noty Jurija Tepesza. Severin Freund. Za moment będziemy oglądać skok niemieckiego zawodnika, który od 4 lat tak naprawdę, to jest czwarty sezon bardzo dobrej, znakomitej formy Severina Freunda. Pamiętamy, 4 sezony temu, w 2013 roku czwarty. Rok później stał już na podium klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, był trzeci. W ubiegłym sezonie zwyciężył po fascynującej walce i bitwie z Peterem Brewcem, a w tym sezonie wicelider klasyfikacji generalnej Severin Freund. Także będzie daleki skok, daleki lot. Myślę, że powyżej rozmiaru skoczni, a więc dalej niż 225 metr, 227 to odległość, a więc tyle, ile Noriaki Kasai. Przy czym Kasai miał odjętych 13 punktów, a 17,4 ma odjęte Severin Freund. No i chyba wyższe noty od sędziów miał Japończyk, dlatego też Freund z Kasai będzie przegrywał. Najprawdopodobniej drugie miejsce w tej chwili dla Severina Freunda. Szósty w klasyfikacji lotów. 1454 punkty zgromadził w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. 10 razy w tym sezonie na podium. 3 zwycięstwa, 3 razy drugi, 4-krotnie na trzecim miejscu. Teraz za Noriakim Kasaim ze stratą 6,4 punktu. Stefan Kraft, najwyżej klasyfikowany z Austriaków w Pucharze Świata i w Pucharze Lotów. Nie, w Pucharze Świata wyżej od niego Hajbek. W Pucharze Lotów wyżej od Hajbeka klasyfikowany Stefan Kraft. No, pokazał się tutaj wczoraj w konkursie drużynowym ze znakomitej strony. Teraz też dobrze, ale nie na tyle dobrze, aby mieć szansę na miejsce w czołowej trójce. Wczoraj w rywalizacji drużynowej 241 metrów w drugim skoku uzyskał Stefan Kraft, który jest rekordzistą swojego kraju. Na ten rekord to 246,5 metra. Teraz 217 metrów, 10 metrów bliżej od wyników Japończyka i Niemca. Kasai i Freund lądowali 10 metrów dalej od Stefana Krafta. 12,5 punktu odjęty za wiatr. Trochę słabsze warunki niż tych, z których skakali Niemiec i reprezentant Japonii. No i poza pierwszą dziesiątką w tym momencie Stefan Kraft, który zresztą te indywidualne konkursy tutaj w Planicy kończył na 10 i 12 miejscu. A za moment najlepszy z Norwegów w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Kenneth Gangnes, który będzie musiał odpierać i chce odeprzeć atak Michaela Hajbeka. Hajbek na trzecim miejscu, który Austriak ma wielką ochotę na to, by zepchnąć z trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej Kennetha Gangnesa. Skoczek, który chyba zyskał w Norwegii największy aplauz. Pamiętamy jego kontuzję. Ta długa przerwa, jaką sobie musiał zrobić od lotów narciarskich, od skoków narciarskich, po to, by dojść do siebie. Kariera w pewnym momencie zawisła na włosku. Ostatecznie jednak wszystko skończyło się dobrze i w tym sezonie Kenneth Gangnes przechodzi samego siebie. To, o czym wspominałem, trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. 9-krotnie na podium, 1 zwycięstwo, 5-krotnie drugi, 3-krotnie trzeci. Teraz 216 metrów. Będzie miał odjętych 14,8 za wiatr, no ale przypomnijmy, obniżony troszeczkę rozbieg. Szósta platforma startowa, za to skoczkowie już na starcie mają dodatkowo 8,3 punktu. Noty po 18 i 12 miejsce Kennetha Gangnesa. Na trzecim jest Michael Hajbek, a różnica punktowa między nimi to 42 punkty. A więc ta walka tutaj o to trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. I w tym momencie Gangnes wyprzedza
cały czas Heibecka, ale poczekajmy na ten ostatni finałowy skok. Johan André Forfang, drugi i trzeci w konkursach indywidualnych tutaj, reprezentant Norwegii, o który w tym sezonie Vikersund skoczył 243,5 metra. Trzeci w klasyfikacji lotów. Bardzo spokojny. Oj, daleki lot. 225, a może ponad rozmiar skoczni, ląduje Johan André Forfang. 226 metrów. Metr bliżej niż Noriaki Kasai, metr bliżej niż Severin Freund. Przypomnijmy, Japończyk przed Niemcem na razie w klasyfikacji. 14,8 punktu odjęte za wiatr, dobre noty, 18,5, 19 punktów. No, metr bliżej lądował od Japończyka Niemca, ale będzie bardzo blisko nich w klasyfikacji na trzecim, na drugim miejscu, a więc rozdziela. Jest za reprezentantem Japonii ze stratą 3 punktów, ma 1,4 punktu przewagi nad Severinem Freundem. Kasai, Forfang, Freund to czołowa trójka. W dziesiątce, na dziewiątym miejscu Maciek Kot. I Robert Kraniec, ten, który wygrał tutaj w Planicy, pamiętamy, przed Peterem Brewcem. Robert Kraniec ten sezon 5-krotnie na podium, 2 zwycięstwa, właśnie najpierw Vikersund, a później w Planicy. Świetny lotnik, on najlepiej czuje się na tego typu skoczniach, znakomicie potrafi radzić sobie w powietrzu, co potwierdza tym lotem. On znowu będzie bardzo wysoko na medalowej pozycji po pierwszej serii. 234 metry, a więc 3 metry dalej niż najdłuższy lot do tej pory Maćka Kota, który jest na 9 miejscu. 234 metry, noty 3,19, 2 razy 18,5 odjętych, tylko 9 i 10,9 punktu. Robert Kraniec będzie przed Noriakim Kasaim, a więc także w tym ostatnim konkursie w tym sezonie będzie liczył się w decydującej walce o zwycięstwo w tym konkursie słoweński skoczek. No i może się okazać, że po raz 8 w karierze stanie na podium tutaj w Planicy, bo do tej pory 2 razy wygrywał, 2 razy był drugi i 3 razy trzeci. Teraz jest liderem. A jaka przewaga? 10,5 punktu nad Kasaim. Piękny, piękny weekend dla Słoweńców w Planicy. Proszę zobaczyć, razem ze swoim kolegą skacze Peter Plebs, który koncentruje się przed swoim skokiem. On 3 razy wygrywał, 3 razy był drugi, 2 razy trzeci. Peter Prewc, piątek na pierwszym miejscu, w sobotę na miejscu drugim. Zdobywca obu kul w tym sezonie, Piotr Wielki. Czy będzie liderem także po pierwszej serii dzisiejszych zawodów? Tak, tak, bo to jest jeszcze dalej niż przed momentem Robert Kraniec. A więc wydaje się, że będzie na pierwszym miejscu Peter Prewc. 238 metrów, rekordzista tej skoczni, teraz 238, czyli najdalej w pierwszej rundzie rywalizacji, tylko 11,7 punktu odjęte za wiatr. Są 2-3 noty 20-punktowe, wcześniej miał 2 dwudziestki, gdy wygrywał tutaj w Planicy, teraz 3 noty 20-punktowe, a więc jego przewaga nad Robertem Krańcem, nad kolejnymi zawodnikami, będzie już po tym pierwszym skoku bardzo, bardzo duża. No fenomenalny sezon Petera Prewca. Genialnie skacze Piotr Wielki. Nieprawdopodobne. Wygrywa, można powiedzieć, jak chce. Wszyscy zastanawiali się, jak długo może trwać taka wysoka forma. Przecież to jest niemożliwe, by przez cały niemal sezon wygrywać. A on tymczasem na pierwszym miejscu. O ile? O 7 punktów przed Robertem Krańcem, a Noriakiego Kasajego, który jest na miejscu trzecim, wyprzedza o 17,5 punktu. A więc raczej w tym ostatnim finałowym konkursie chyba nikt nie będzie w stanie wyrwać mu zwycięstwa. No może Robert Kraniec próbuje pokusić się o to, by nawiązać walkę z Piotrem Wielkim, bowiem on traci do niego tylko czy aż 7 punktów. No niesamowici są Słoweńcy w tych zawodach kończących sezon. Cały sezon mają znakomity, przecież poza Krańcem, który zdobędzie obie kule, wygrał Mistrzostwo Świata w lotach, turniej 4 skoczni, to Słoweńcy są na drugim miejscu w klasyfikacji Pucharu Narodów w znacznym stopniu dzięki Prewcowi, no ale pozostali też swoje dokładali w konkursach drużynowych i w rywalizacji indywidualnej. No a tutaj w Planicy jedno zwycięstwo Krańca, jedno Prewca, raz Prewc drugi, raz Kraniec trzeci. Teraz się może okazać,
pokazać, że znowu będą obaj stali na podium, być może na najwyższym i drugim stopniu, a więc koniec sezonu, pięknie wieńczący cały wspaniały sezon, przede wszystkim Petera Prewca, ale także jego kolegów, trenera Gorana Janus. Jak to się pięknie wszystko złożyło, że wielki finał i naprawdę wspaniały finał, Marku, chyba zgodzisz się ze mną i Państwo również, że dawno takiego finału w takich warunkach, w takim pięknym słońcu nie oglądaliśmy w Planicy i to Peter Prewc będzie tym, który będzie odbierał wszystkie nagrody przed swoją własną publicznością. On już jest bohaterem w swoim kraju, a tymczasem skoki trzech najlepszych. My oddajemy głos do studia, powrócimy na, myślę, bez wątpienia emocjonującą serię finałową. Peter Prewc jest wielki, Peter Prewc jest najlepszy, Peter Prewc zachwyca. Jeśli ktoś szuka kwintesencji piękna skoków narciarskich, to dzisiaj to piękno w całej pełni odnajduje podczas zawodów, finałowych zawodów tego sezonu, lotów w Planicy i oczywiście podczas takiego skoku jak ten, bliskiego ideału, jeśli nie idealnego lotu. Oczywiście to miało też odzwierciedlenie w notach sędziowskich, ale takie skoki powinno się pokazywać młodym adeptom, co się uczą tych skoków. Także naprawdę świetny skok, on skakał na luzie, to co mówiliśmy przed jeszcze dzisiejszym konkursem, że on już nic nie musi, on tylko jakby śrubuje te rekordy, które już sam właściwie ustanowił. I to jest taki skok, gdzie się już nie myśli, jest się w miarę skoncentrowanym, wychodzi wszystko z automatu i można się pokusić o właśnie o ten piękny lot, piękne lądowanie, nawet przy tak odległym skoku, dodajmy na 238 metr. Dzisiaj Peter Prewc rzeczywiście już nic nie musi, ale z drugiej strony on funduje tym dziesiątkom kibiców, które dzisiaj stawiły się pod letalnicą w Planicy, funduje im znakomite widowisko i wielką radość. Oczywiście, tam jest około 100 tysięcy, jak podają organizatorzy, tych widzów, w większości właśnie Słoweńców, jest to ich... Te szerokie plany tak, pokazujące tę publikę są błędne. To jest święto narodowe. Mm-hmm. Tam w Planicy jest dzisiaj święto narodowe. Peter Prewc zgarnia właściwie wszystko, śrubując te rekordy, pięknie skacząc. Kryształowa kula duża, kryształowa kula mała, zaloty narciarskie. I Peter Prewc i Słoweńcy tutaj brylują siebie, bo powiedzmy kraniec. O krańcu, którego skok też na odległość 234 metrów i wydawał się, kiedy później na belce startowej siadał Peter Prewc, no, czy on będzie w stanie pobić swojego rodaka. Okazało się, że tak, może wylądować dalej i wylądował. Tak, ale obaj wspaniale skaczą. Zresztą widać ich zachowanie po skoku, jak kraniec wychodzi do niego, prawda, gratuluje mu tego skoku, autentycznie się cieszą. Oni tworzą tamtą atmosferę wśród tych setek tysięcy kibiców i myślę, że tak będzie jeszcze w drugiej serii, że oni między sobą rozstrzygną to najwyższe stopium podium, bo dodajmy, to jeszcze tak nie jest do końca. W lotach może zdarzyć się wszystko. Absolutnie tak. Mamy Petera Prewca, Roberta Krańca i Japończyka Noriaki Kasei, 227 metrów, ale w pierwszej trójce odległości uzyskiwanych w dzisiejszym konkursie, w tej pierwszej serii, mamy Macieja Kota, 231 metrów. Oglądałem Rafała Kota, który tutaj oglądał w naszym studiu, studiu Telewizji Polskiej, ten skok i to też była duża, ogromna radość wypisana na twarzy, bo jak tu się nie cieszyć? Oczywiście, ogromnie się cieszę, chociaż na koniec sezonu jakiś ten wynik jest lepszy, widać, że lepiej skacze. Poza tym ta odległość, kolejny pobity tutaj już trzeci raz, rekord życiowy w Planicy, 231 metrów. Naprawdę widząc syna, który się cieszy po skoku, a rzadko to się mu ostatnio zdarzało, no to serce rośnie. Szkoda, że koniec sezonu. Cieszy się ojciec, cieszy się rodzina, polscy kibice się radują, ale też powiedzmy o tych, którzy stoją za tymi dobrymi skokami w końcówce tego sezonu. Maćka, to jest sztab szkoleniowy, jego trenerzy. Tak, tutaj bardzo duży wkład w to
wyszkolenie tych zawodników. Mówimy o Dawidzie Kubackim, o Maćku, o prawda, pozostałych zawodnikach, Stękała, Stefan Hula. Ma tutaj sztab szkoleniowy Maćka Maciusiaka i Wojtka Topora, którzy włożyli mnóstwo pracy. Oni zmienili styl Dawidowi Kubackiemu, dlatego Dawid tak zaczął świetnie skakać już w lecie. Czymś normalnym wydaje się to, że właśnie ci trenerzy będą współpracować, jeśli stanie się tak, o czym wszyscy mówią, że Stefan Horngacher zostanie pierwszym trenerem naszej kadry, no to trenerzy, którzy w tym sezonie położyli ogromne zasługi, jeśli chodzi o dobre przygotowanie tej grupy B, nominalnie grupy B, ale która wskoczyła do pierwszego składu, że oni będą współpracować z nowym trenerem. To będzie ścisła współpraca, ja sobie nie wyobrażam. Zresztą myślę, że Łukasz Kruczek też poprze taki wariant, nie mówiąc już o szefostwie Polskiego Związku Narciarskiego. Tutaj taki potencjał trzeba wykorzystać. To są jeszcze młodzi trenerzy, ale trzeba ich wykorzystać, bo pokazali, że potrafią. Natomiast absolutnie tutaj Łukasz Kruczek na pewno ich popiera, bo też będzie miał jakiś tam na zebraniu, które ma się odbyć, potem będzie jakiś swoich następców też typował. A już nie mówmy tutaj o Polskim Związku Narciarskim, o zarządzie i o prezesie Apoloniuszu Tajnerze, który na pewno nie zmarnuje tych talentów i znając prezesa, że tutaj ma dobrą rękę, da na pewno im możliwość współpracy dalej przy kadrach, przy nowym trenerze. Czterech Polaków oglądamy w dzisiejszym ostatnim konkursie sezonu Pucharu Świata. Powiedzieliśmy już o Macieju Kocie. Maciej Kot 231 metrów, nowy rekord życiowy. Dawid Kubacki, dla którego to też jest dobry sezon, 216,5 metra. I też rekord życiowy, też rekord życiowy. Ale jest, to się liczy. Pewnie. Myślę, że dobry skok Dawida. Zresztą po skoku nawet Dawid swoim zachowaniem dał pustemu, że cieszy się z tego skoku. Jak on to mówi, to był jeden z tych pewnie solidnych skoków, z których można się cieszyć. Ja myślę, że stać go w drugiej serii też na podobny albo lepszy skok i pobicie tego rekordu życiowego. No potem mamy Kamil Stok, powiedzmy o nim, 206 metrów, 23 miejsce w tej chwili na półmetku dzisiejszych zawodów. Kamil kończy ten sezon skacząc w kratkę. Czyli wychodzą mu skoki dobre i nawet niektóre bardzo dobre, ale przeplata też skokami, które nie dają mu satysfakcji z tych, tu w tym wypadku, lotów. No i odległość 206 metrów, no na pewno popełnił jakieś błędy. Ja tutaj absolutnie, jak zawsze, nie chcę tego analizować. To już muszą sobie zanalizować trenerzy. Na pewno jest to skok poniżej oczekiwań, poniżej możliwości oczywiście samego Kamila. Samego mistrza. Tak. Stefan Hula, 202 metry, 28 miejsce. Dla Stefana jest to najlepszy sezon w życiu. Podkreślamy to z dużą przyjemnością. Od tego trzeba zacząć. Tak, i on tutaj przez ten cały sezon ze wszystkich naszych reprezentantów, to trzeba podkreślić, prezentował najwyższy poziom, a przede wszystkim równy. Dlatego też tak jest zaraz po Kamilu w tej klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Zgromadził ponad 220 punktów. I tutaj może być już też zmęczony troszeczkę tym sezonem. Niemniej jednak on zawsze te miejsca w tej drugiej i trzeciej dziesiątce zajmował. Także tutaj odpuszczał też dzisiaj tą serię próbną, nie skakał. Być może jest już zmęczony, po prostu skacze na tyle, co można, ale uważam, że ten sezon jak najbardziej na plus. Za kilka minut, dokładnie o godzinie 11, rozpocznie się finałowa seria dzisiejszego konkursu. To korzystając z chwili, bo za moment wrócimy do Planicy, powiedzmy o tym, zwłaszcza kierując te słowa do tych z Państwa, którzy dopiero teraz rozpoczęli wspólnie z nami śledzenie ostatnich zawodów sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Dlaczego dzisiaj warto przyglądać się tym zawodom w Planicy, rozkoszować się nimi? No przede wszystkim wielka fiesta, która tam jest. Walka o trzecie miejsce między Hajbekiem, Gangnesem. Cały czas nierozstrzygnięta. Tak. No i przepiękne skoki Petera Prewca, Piotra Wielkiego oraz jego kolegi Krańca. Szanowni Państwo, zapraszamy na rundę finałową. Sebastian Szczęsny, Marek Grudziński już czekają na Państwa na stanowisku komentatorskim Telewizji Polskiej. Nadal nieustająco życzymy sobie i Państwu dobrej zabawy. Witam.
Witamy Państwa ponownie. Planica to już nie ostatni konkurs, chociaż owszem, ale to już ostatnia seria w tym sezonie konkursu do Pucharu Świata. Kończy się ta wielomiesięczna rywalizacja. Po pierwszej serii tego ostatniego, wieńczącego cały sezon konkursu, liderem Peter Prewc. 238 metrów o 7 punktów wyprzedza Roberta Krańca. Na miejscu trzecim Noriaki Kasai. W tej serii finałowej będziemy obserwować czterech biało-czerwonych. 28 miejsce po pierwszej serii Stefana Huli, 23 Kamila Stocha, 21 Dawida Kubackiego i 11 miejsce Maćka Kota. I tutaj mamy przykład, jak trudny jest los skoczka. Maciej Kot, który bije swój rekord życiowy, skacze 231 metrów, wraca do domku, w międzyczasie kończy się seria, mówi, ktoś skoczył dalej? Dwóch. To który jestem? 11. Tak to teraz niestety wygląda, ale wielkie brawa i gratulacje dla Maćka, który ma szansę na najlepszy występ w karierze. Tak, do tej pory to było 12 miejsce w sezonie, to było 12 miejsce, teraz jest na 11 miejscu, siódma belka startowa, z niej rozpocznie się seria finałowa. No, ta pierwsza stała na bardzo wysokim poziomie, tylko czterech zawodników nie osiągnęło 200 metrów, trzy skoki powyżej 230, no, w tej trójce Maciek, który z kolei stał się czwartym polskim skoczkiem po Kamilu Stochu, Piotrze Żyle i Andrzeju Stękale, który przekroczył w locie dystans 230 metrów. Brawa za to, gratulacje, gratulacje dla Dawida Kubackiego za również poprawienie rekordu życiowego 216,5 metra. Na tę serię finałową rozpoczyna Andras Wank, jeden z czterech zawodników, który w pierwszej rundzie nie osiągnął 200-metrowej odległości. Teraz jest lepiej, teraz jest lądowanie za punktem konstrukcyjnym. Jeszcze 6 metrów, siódma belka startowa, przypomnijmy, wiatr około metra na sekundę, 15,7 punktu będzie miał odjęte reprezentant Niemiec. W pierwszej serii wszyscy zawodnicy mieli odejmowane punkty, bardzo sprawiedliwa ta pierwsza seria, dla niektórych wiało troszkę mocniej, dla niektórych trochę słabiej, ale wiatr właściwie jednokierunkowy, wiejący pod narty zawodników, dający dobre noszenie. Roman Kołderka na naszych ekranach, a za moment jego rodak Jan Matura, 199,5 metra Jana Matury. To drugi po pierwszej serii Robert Kraniec, 234 metry, 7 punktów za Peterem Prewcem, który, przypomnijmy, najdłuższy lot 238 metrów i on jest liderem. A tymczasem Jan Matura. Przydałoby się skoczyć 200 metrów, wyprzedzić Andreasa Wanka i ta odległość powyżej 200 metrów Jana Matury staje się faktem. 199,5 podczas pierwszej części rywalizacji, teraz 203,5. Wiatr nieco mocniejszy, metr na sekundę, wiejący pod narta, więc 15 punktów będzie miał odjętych Jan Matura od swojej noty za ten skok. Oczywiście wyprzedzi reprezentanta Niemiec od 2002 roku, rywalizujący w zawodach Pucharu Świata. Bardzo doświadczony 36-letni skoczek z Liberca. Debiutował 4 stycznia 2002 roku podczas rywalizacji w Innsbrucku. 3 igrzyska olimpijskie w karierze, do tego 7 mistrzostw świata. Jan Matura wyprzedził Andreasa Wanka o 5,2 punktów. Czterech Polaków, których dziś oglądamy, trzech poprawiło tutaj w Planicy swoje rekordy życiowe. Także Stefan Kula, wprawdzie nie dzisiaj, ale wcześniej wylądował na 217 metrze. W pierwszej serii 202 metry Polaka, a teraz dużo lepszy wynik. No brawo, brawo. Poprawił się w tym skoku Stefan Kula bardzo wyraźnie i myślę też, że dzięki temu poprawi miejsce 28, jakie zajmował po pierwszej serii, 216 metrów, a więc tylko metr bliżej od tego ustanowionego tutaj wcześniej w Planicy rekordu życiowego. Ale równo skacze Stefan Kula, te odległości bardzo powtarzalne. Wykorzystał dobre warunki, jakie miał podczas tego skoku. 1,3 metra na sekundę pod narty, siódma platforma startowa. Przypomnijmy, z niej rozpoczęła się finałowa runda rywalizacji. Niezłe noty za styl, bo też ładne było lądowanie Stefana. I oczywiście w tym momencie jest liderem. O 15,2 punktu wyprzedził Jana Maturę, Andreasa Wanka o ponad 20 punktów. Za moment powinniśmy oglądać pierwszego ze skoczków norweskich, Joachim Hauer. Oto i on we własnej osobie, 198 metrów
pierwszej serii. Będzie miał odjętych 13,2 punktów za wiatr. Teraz mocniej bije mu pod narty. Ponad 16 punktów pokazuje w tym momencie komputer. 213 metrów, 213,5 wymagane, by walczyć ze Stefanem Kulą. Znacznie bliżej wylądował Jakub Hammer, 201 metr. Norwega. Lepsze noty dostał od sędziów niż za pierwszy skok. Tam było słabo, po 16,5 punktu, teraz 17. O jakiejś gigantycznej poprawie, jeżeli chodzi o ceny za styl, mowy nie ma. Odjętych 16,3 punktu za wiatr. No i będzie przegrywał ze Stefanem Kulą Joachim Hauer. Różnica między nimi była 1,1 punktu na korzyść Norwega. No ale teraz trzecie miejsce dla Hauera, który przegrywa ze Stefanem Kulą różnicą 17,8 punktu. Manuel Popinger za moment. No, Austriak jest tym czwartym, który w pierwszej serii nie osiągnął 200-metrowej odległości. Wszyscy zawodnicy, którzy skakali w serii finałowej, już ponad 200 skakali. Gdyby Popinger także się poprawił, to mam nadzieję, że wszyscy trzy skoczkowie w rundzie finałowej na zakończenie sezonu będą mieli tutaj planicy ponad 200-metrowe odległości. No i tak będzie. Bardzo, bardzo wyraźnie poprawił się Manuel Popinger. Świetny ten lot reprezentanta Austrii. 218 metrów, a zatem najdalej w rundzie finałowej wylądował skoczek austriacki. 218 metrów, 16,3 punktu odjęte za wiatr. Niezłe oceny sędziowskie, od 17,5 do 18,5 punktu. Wyprzedzi Stefana Kulę i on w tym momencie będzie liderem z przewagą nad Polakiem 4,1 punktu. Popinger, Kula, Matura. Widzą Państwo już przygotowane narty dla zwycięzców, dla zdobywców wielkiej kryształowej góry. Sara Takanashi, jeżeli chodzi o rywalizację pań. No i Peter P. Wcale zanim będziemy oglądać skok Piotra Wielkiego, który jest liderem po pierwszej serii, Andrzej Laniszek. 25. lokata po pierwszej części rywalizacji, 208,5 metra Laniszka. No a teraz przed 200 metrem ląduje Laniszek. No szkoda, bo tak troszeczkę zepsuł ten ciąg, który nam się tak pięknie układał tutaj podczas finału. 198,5 metra. Warunki były niezłe. Dość mocno wiało mu pod narty. 16,7. No, ma dopiero 19 lat. 20 kwietnia skończy 20 rok życia. To jest skoczek, dla którego jest to drugi tak naprawdę sezon startów w zawodach Pucharu Świata. Debiutował w 2014 roku właśnie w Planicy. Biegły sezon zakończył na 62. miejscu. No a aktualnie w trzeciej dziesiątce, na 5. miejscu w tej chwili Andrzej Laniszek. Dziękuję za ten sezon. My również dziękujemy. Stefan Laje, 210,5 metra Niemca w pierwszej serii. Pozwalało zająć 24. miejsce. No, on chyba 200 uzyskał, ale kilka metrów słabszy wynik niż ten z pierwszej serii rywalizacji. Równe 200 metrów Stefana Laje. No więc oczywiście do zawodników, którzy zajmują czołowe miejsca, sporo będzie mu brakowało. Tym bardziej, że wiatr około metra na sekundę będzie miał odjętych 14,1 punktu. Podczas pierwszego skoku miał dużo mocniejszy wiatr, przekraczający 1,5 metra na sekundę. No i być może dlatego wtedy ten rezultat był o 10,5 metra lepszy. Stefan Laje na trzecim miejscu, Popinger liderem, Stefan Kula na miejscu drugim. Manuel Popinger. A my Johan Andrzej Forfang, powoli zmierzający w kierunku belki startowej. Kamil Stoch! Ostatni skok w tym sezonie naszego mistrza świata, mistrza olimpijskiego, zdobywcy Pucharu Świata. Ten sezon nie wyszedł, tak bywa, takie jest życie sportowca. Raz na szczycie, a innym razem trzeba się na ten szczyt wspinać. I tym skokiem Kamil kończy ten sezon startów w zawodach Pucharu Świata.
gorąco wierzymy, że kolejny sezon, ba, jesteśmy pewni, że kolejny sezon będzie zdecydowanie lepszy. 210 metrów teraz Kamila Stocha, 32 razy stawał na podium zawodów Pucharu Świata w swojej karierze. Kamil Stoch 15 razy wygrywał. W tym sezonie tylko 3 razy udawało mu się lądować w czołowej dziesiątce. No tak bywa. Raz odbiera się pochwały, stoi się w blasku reflektorów, fleszy. Innym razem trzeba mocno zacisnąć zęby, pracować, by w przyszłości znowu stanąć na szczycie. I tak też będzie. Kamil, dziękujemy za ten sezon skoków. Ostatni skok za tobą. W tym momencie Kamil na pierwszym miejscu, 0,7 punktu przed Manuelem Popingerem. Ostatni skok na arenie międzynarodowej, bo myślę, że Kamila zobaczymy we wtorek i w środę w Mistrzostwach Polski w konkursie indywidualnym i drużynowym. Będziemy pokazywać te zawody w TVP Sport. Już teraz serdecznie zapraszamy, a my popatrzmy na skok Karla Geigera. Przekroczone 200 metrów, ale 210 wydaje mi się nie osiągnął, a zatem krótszy ten lot od oglądanego przed momentem Kamila Stocha, 206,5 metra. No a przypomnijmy, pierwszy wynik Geigera był świetny, 219 metrów. Teraz nieco mniej odjętych wprawdzie od Polaka punktów za wiatr. No, ale jego przewaga nad Kamilem po pierwszej rundzie wynosiła tylko jeden punkt. Wydaje mi się więc, że Kamil będzie wyżej w klasyfikacji od Karla Geigera. Niemiec jest na trzecim miejscu, przegrywa jeszcze z Manuelem Popingerem. Stefan Kula na miejscu czwartym. A za chwilę kolejny, trzeci z biało-czerwonych, Dawid Kubacki. Kamil w miejscu przeznaczonym dla lidera. Robert Kraniec wędrujący w kierunku rozbiegu, a Dawid Kubacki w tym naszym słabym sezonie. Są jednak przebłyski. Stefan Kula i właśnie Dawid Kubacki. Najlepszy sezon w karierze 26-letniego skoczka. Najlepszy występ, siódme miejsce w Kuopio. Dawid, wielkie gratulacje za ten sezon, który kończy dobrym skokiem. 216,5 metra w pierwszej serii. Teraz znacznie słabiej, ale jakby zwieńczenie tego sezonu, myślę, zdecydowanie na plusu Dawida Kubackiego. 205 metrów, odjętych 14 punktów. Przypomnijmy, podczas pierwszej serii Dawid miał odjętych aż 24,5 punktu za wiatr, który wiał wtedy z prędkością niemal 2 metrów na sekundę. Teraz metr na sekundę. No ale Dawid, który do tej pory zgromadził 174 punkty w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, jest na 29 miejscu w tej chwili. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało na koniec. Troszeczkę fatalne lądowanie, ale bez dwóch zdań, udany sezon Dawida. Chociaż odrobinę dziegciu wrzucę po kapitalnym sezonie letnim. Wydawało się, że ten sezon zimowy może być jednak jeszcze lepszy. Tak się nie stało, no ale może trzeba na to będzie trochę poczekać. Na razie po skokach 10 zawodników sytuacja wygląda, jak widzą Państwo na ekranach. Kamil Stoch liderem, Dawid Kubacki na miejscu trzecim, Stefan Kula na miejscu piątym, pozostał jeszcze nam czwarty Polak, Maciek Kot, którego zobaczymy w drugiej grupie, którą będzie kończył, bo zajmuje 11 miejsce. A teraz skok lidera, Kamila Stoch. Bardzo, Kamil, dziękujemy za ten sezon. Życzymy oczywiście powodzenia teraz, latem i później w kolejnym sezonie zimowym, w tym sezonie, w którym będzie ten ważny start, a więc Mistrzostwa Świata w lotach. Kacper Skrobot w środku w tej zielonej kurtce, nasz serwismen naszych skoczków. A my teraz będziemy obserwować skoki zawodników, którzy zajęli miejsca od 11 do, no chciałem powiedzieć 20, do 19, bowiem ex aequo na 19 miejscu po pierwszej serii Daiki Iko i Daniel André Tande. W gronie tych skoczków na 11 miejscu Maciej Kot po locie na odległość 231 metrów. Daiki Ito. 209,5 metra Japończyka w pierwszej rundzie. 19 miejsce ex aequo z Danielem André Tande. Brawo, no brawo Daiki. Powyżej rozmiaru skoczni.
Mamy nowego lidera i to myślę z dużą przewagą nad rywalami w tym momencie. 229 metrów w pierwszej rundzie. Przypomnę, trzy wyniki powyżej rozmiaru skoczni, trzy rezultaty powyżej 230 metrów. Prewca, Krańca i Maćka Kota. No a teraz 229 metrów, najdłuższy lot w serii finałowej zaprezentował nam Daiki Ito. Ładnie, stylowo, z pięknym lądowaniem, dobre oceny sędziowskie po 19 punktów, 14,8 odjęte za wiatr, łączna nota aż o 34,5 punktu wyższa od noty Kamila. Daiki Ito, Kamil Stoch, Popinger na czwartym miejscu, Dawid Kubacki na szóstym, Stefan Hula, a to Daniel Andre Tande, który tym skokiem świętuje zakończenie tego sezonu. I tu słowo świętuje jak najbardziej do tego pasuje, nawet człowiek nie czuje, kiedy mu się rymuje. Daniel Andre Tande w powietrzu, 215 metrów w pierwszej serii. Ależ zakończenie wyśmienite! Tak trzeba było wkroczyć z pierwszej serii, co nie zmienia faktu, że w swoim trzecim sezonie w karierze, w zawodach startu, w zawodach Pucharu Świata, Daniel Andre Tande kończy ten sezon na siódmym miejscu, co najmniej siódmym miejscu. 233,5 metra, najdłuższy lot serii finałowej. Także ładnie, stylowo, ładnie wykończony, stąd też wysokie noty od sędziów, 4,19, jedna nota 18-punktowa, odjętych będzie miał 17,1 punktu. A więcej od niego tylko Stefan Hula w serii finałowej miał odjętych Polak 18,4. No i Daniel Andre Tande w tym momencie na pierwszym miejscu przed Daiki Ito, którego wyprzedził o 3,1 punkt. Wielkie brawa dla Norwega za ten sezon. Dziękujemy. Manuel Fettner, 212 metrów. Pierwszy skok Austriaka, klasyfikowanego na 18 miejscu. I podobna odległość, a chyba nawet lepsza niż ta z pierwszej serii w finałowym skoku w wykonaniu austriackiego zawodnika. 216 metrów Emanuela Fettnera. Jest pełna 1,5 metra na sekundę wiatr pod narty, 17,5-18 punktów noty. No, oczywiście z Danielem Andre Tande, z Daiki Ito będzie przegrywał, ale myślę, że będzie zajmował trzecie miejsce, że wyprzedzi Kamila Stocha, Manuel Fettner. Ale dla Austriaków ten sezon w sumie niezbyt udany. Oczywiście mogą mówić, że są wysoko w klasyfikacji Heibeck i Kraft, ale drużyna austriacka, która przecież przez wiele lat wygrywała klasyfikację Pucharu Narodów, ten sezon skończy na czwartym miejscu. To jest jakaś porażka. Vincent de Comte-Savoie, popatrzmy na skok Francuza, ponad 1,3 metra na sekundę, wiatr wiejący pod nart, 235 metrów, odległość wymagana, by ewentualnie pokonać Daniela Andre Tandego. Oczywiście tej odległości nie ma, ale powyżej 210 metrów skacze de Comte-Savoie, 217,5 metra podczas pierwszego skoku, teraz 5 metrów bliżej, 212,5. No i Francuz kończy ten sezon Pucharu Świata w trzeciej dziesiątce. Po raz drugi taka sztuka mu się udaje. Poprzedni sezon także zakończył w trzeciej dziesiątce na 28 miejscu w klasyfikacji generalnej. 18 konkurs w tym sezonie, w którym zdobywa punkty Vincent de Comte-Savoie. Daniel Andre Tande pozostanie na miejscu pierwszym, Daiki Ito na drugim, Manuel Fettner na trzecim, Kamil Stoch na miejscu piątym, bowiem wyprzedza go właśnie Vincent de Comte-Savoie. Także dziękuję wszystkim za ten wspaniały sezon. Roman Kołdelka, no dla którego jest to kolejny udany sezon, bo przecież zajmuje 11 miejsce w klasyfikacji Pucharu Świata, więc jest w tej szeroko rozumianej czołówce. Udało mu się wygrać konkurs. I teraz potwierdza dobrym występem, że oto miejsce gdzieś na początku drugiej dziesiątki pełni mu się należy. 216 metrów Romana Kołdelki. Taka sama odległość jak Manuela Fettnera. Sędę Komse była skoczył 212,5 metra, jak pamiętamy, przed momentem.
15,8 punktu odjęte za wiatr w trakcie skoku reprezentanta Czech. Na pierwszym, drugim miejscu nic się nie zmieni. Tande przed Ito, a Kołdelka myślę będzie na miejscu trzecim. Tak, jest na miejscu trzecim. Traci do prowadzącego 17,9 punkt. Również dziękujemy Romanowi Kołdelce za ten skok. No i tutaj bardzo ważny skok Keneta Gangnesa. Mówimy o tym, że on musi odeprzeć atak Michaela Hajbeka na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. 216 metrów Gangnesa w pierwszej serii. Ale teraz nie pozostawia złudzeń co do tego, kto tak naprawdę będzie na tym trzecim miejscu. Aleksander Stekl zadowolony, ale skaczą Norwegowie, skakali w tym sezonie niewiarygodnie. 239 metrów, a więc takiej odległości jak w dzisiejszym konkursie nikt nie osiągnął. Najdłuższy lot Keneta Gangnesa, jakżeż wysokie noty po pierwszej serii, pamiętamy, i skoku Pedera Prewca, 3:20, 1:19,5, 1:19, tutaj 20 nie ma, ale wszyscy sędziowie dali po 19,5 punktu. Odjętych 14,4 za wiatr i Kenneth Gangnes z miejsca 15, które zajmował po pierwszej serii. Oczywiście w tym momencie jest pierwszy, 17,3 punktu przed Danielem Andre Tande, ale znacznie, znacznie poprawi swoje miejsce w dzisiejszym konkursie. Oto właśnie Michael Hajbek. No, znacznie poprawi, albo i nie, bo wszystko zależy od tego, jak będą skakać kolejni zawodnicy. Jeżeli wszyscy będą też skakać powyżej 230, w pobliżu 240 metra, to może nie poprawić, ale pewnie tak się nie stanie. Na razie Stefan Kraft, no, stać go na wynik 240-metrowy, wczoraj 241 w rywalizacji drużynowej, ale dziś w pierwszej serii 217 metrów i miejsce 14. Teraz lepsza odległość niż ta sprzed kilkudziesięciu minut Stefana Krafta, ale nie tak dobra, aby zagrozić Kennethowi Gangnesowi. 222 metry reprezentanta Austrii. No a Gangnes, przypomnijmy, 239, tamte 233,5. Daiki to 229. No, odległościami przegrał z nimi Stefan Kraft, no, ale miał przewagę punktową nad kilkoma, nad wszystkimi tymi zawodnikami, którzy skakali przed nim. Stosunkowo mało odjętych punktów za wiatr, 10,8. Niezłe oceny za styl, jak widzimy. Jest na drugim miejscu Stefan Kraft. Do Gangnesa traci jednak 16,3 punktu. O jeden punkt wyprzedził Tandego. 27-letni skoczek z Trondheim, Andreas Stjernen. Po pierwszej serii 13 miejsce, 219 metrów. Tak daleko skoczył. Teraz ponad 237 musiałby skoczyć, by pokonać Kenneta Gangnesa. A tymczasem okolice, myślę, 215 metra. Wykonanie Andreasa Stjernena, który w tym ten sezon także skończy najprawdopodobniej na najwyższym w karierze miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Przed dzisiejszym konkursem był 12. Teraz 216,5 metra odjętych, tylko 10,7 punktu za wiatr, nieco ponad 0,7 metra na sekundę, wiejący pod narty. A więc grona skoczków, które oglądaliśmy w ostatnim okresie, to najmniejsza liczba odjętych punktów. Przeznaczony dla lidera. A na rozbiegu Taku Takeuchi, 217 metrów w pierwszej serii skoczył Japończyk. Dawało to 12 miejsce. Takeuchi 215 metrów,
15 metrów, 2 metry bliżej niż w pierwszej serii. Ale to oznacza, że Japończykowi prawdopodobnie nie uda się przesunąć do pierwszej dziesiątki. Przypomnijmy, po pierwszej rundzie rywalizacji zajmował miejsce 12. No tak, w tym momencie jest na 6. pozycji. I za moment ostatni z biało-czerwonych. 11. miejsce po pierwszej serii. 231 metrów z nowym rekordem życiowym. Maciej Kot. W tym sezonie najlepszy start to 12. miejsce. Dwukrotnie w Sapporo i w Zakopanem. Jest szansa na to, by zakończyć ten sezon bardzo mocnym akcentem. Może rekordu, kolejnego rekordu życiowego nie ma, ale walczył do ostatniego metra. Odległość Maciej Kot 222 metry. Nie wyprzedzi Kenneta Gangnesa. Będzie miał odjętych 15,3 punktu. Dużo, dużo niższe noty od sędziów za styl. No, to lądowanie faktycznie fatalne, zachwiane u Maćka. Stąd też od 16,5 do 17,5 punktu. Tak został oceniony jego skok, ale 231 metrów w pierwszej serii. 222 metry w drugiej. Dobry konkurs w wykonaniu Maćka Kota, 24-letniego skoczka z Zakopanego. No Maciek, myślę, lubi Planicę. Dwa razy w przeszłości był tutaj na 8 miejscach. Teraz tego 11 nie utrzyma, jak się wydaje. W tym momencie na miejscu 5, 10 zawodników jeszcze pozostało do zakończenia rywalizacji. No ale co najmniej 15 miejsce to nie jest źle, a ważne, że poprawił ten rekord życiowy, że już po raz pierwszy w życiu pofrunął powyżej 230 metrów. Klasyfikacja po skokach 20 zawodników. Gangnes liderem o 16,3 punktu przed Stefanem Kraftem, o 17,3 przed Danielem Andre Tandem, potem Ito piąty, Maciej Kot, co widzieli państwo, Stiernen, Takeuchi, Kołdelka, czołową dziesiątkę zamyka Dekom Savoie na 11 miejscu, Kamil Stoch na 13, Dawid Kubacki na 15, Stefan Hula. Za moment najlepsza dziesiątka, tu raz jeszcze lot Kenneta Gangnesa, najdłuższy lot w dzisiejszym konkursie, 239 metrów. Widzieliśmy ten obrazek, kiedy gratulowali sobie tego dobrego skoku Maćka Kota, Wojtek Topór i Łukasz Kruczek. Łukasz po raz ostatni wystartował Maćka Kota. W 2003 roku, pamiętamy, Łukasz Kruczek zakończył swoją karierę skoczka, potem został trenerem, początkowo asystent Heinza Kutina, najpierw w kadrze B, później w kadrze A, był także asystentem Hanu Lepisto. A w sezonie 2008-2009 został trenerem głównym kadry A. A więc Łukaszowi także wypada podziękować, bowiem pod jego wodzą reprezentacja osiągnęła wiele, wiele wspaniałych sukcesów. No tak, 2 medale brązowe na Mistrzostwach Świata, czego nigdy wcześniej się nie udało osiągnąć. 4. miejsce na Igrzyskach Olimpijskich. No a Kamil Stoch zdobył kryształową kulę, 2 złote medale olimpijskie, Mistrzostwo Świata. Wygrał wiele konkursów. Na pewno wielkie słowa uznania, podziękowania dla Łukasza Kruczka za te 8 lat pracy z reprezentacją Polski. Życzymy dalszych sukcesów już pewnie gdzie indziej. No a teraz Anders Fannemel. 222 metry, Norwega w pierwszej rundzie, klasyfikowany na 10. miejscu. Bardzo niespokojnie po wyjściu z progu, ale teraz już sytuacja opanowana. 230, mniej więcej tyle uzyskuje Anders Fannemel, a więc lepiej niż w pierwszej rundzie rywalizacji. 230 metrów. No ale aż 21,5 punktu odejmą sędziowie od jego noty za wiatr. To chyba największy ubytek punktowy z tego tytułu. Oceny sędziowskie 18,5, 1,4, 19. Dwaj Norwegowie na pierwszym, drugim miejscu. Tak, Tande Gangnes pozostanie liderem. 12,7 punktu mniej. W łącznej nocie ma Anders Fannemel. Na trzecim miejscu jest Stefan Kraft. Za moment 9 po pierwszej serii. Richard Freitag. W tym sezonie 4 w Engelbergu, Klingenthal 5 w Sapporo. 14 razy w karierze stawał na podium zawodów Pucharu Świata. W tym sezonie niestety mu się to nie udało. 221 metrów pierwszej serii, teraz ponad 240. Musiał wyskoczyć, by walczyć z Kennethem Gangnesem, ale ląduje powyżej rozmiaru skoczni. Z tego ostatniego swego skoku w tym sezonie Freitag może być i powinien być zadowolony. 227 metrów. Odjętych wprawdzie aż 21 punktów za wiatr, blisko 1,5 metra na sekundę wijący pod narty. Wysokie noty od sędziów od 18,5 do 19,5 punktu za ten skok Richarda Freitaga.
który przed tym konkursem zajmował 9. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Anders van Emmel na drugim miejscu. Teraz van Emmel. Na czwartym miejscu Richard Freitag. W tej chwili za Stefanem Kraftem, a przed Danielem Andretandem. Gangnes cały czas liderem. A za moment Simon Amand. Pierwotnie miał nie startować. Wydawało się, że dzięki temu pojawi się dzisiaj w rywalizacji Andrzej Stękała. Ale czterokrotny mistrz olimpijski ostatecznie zdecydował się na start. I ten start jest bardzo udany. W pierwszej serii 224,5 metra. Ósme miejsce. 16 w Pucharze Świata. 16 w lotach w tym sezonie Szwajcara. Teraz bardzo daleko. Bardzo daleko. Jest bardzo wysoka. Spada na zeskok Simon Amand. To jego radość po tym każdym skoku. Ale jakie mocne nogi ciągle ma Szwajcar. Mimo, że miał problemy, że kontuzja, że przez to, jak mówi, nie może lądować telemarkiem, uzyskuje 238,5 metra, a zatem druga odległość, tylko pół metra bliżej od lidera Kenneta Gangnesa. 238,5 metra, no ale też mocny wiatr, 1,5 metra na sekundę pod narty. Ona 21 punktów odjętych, podobnie jak to było w przypadku Andersa van Emmela. Niskie noty oczywiście od sędziów, 16, 16,5 punktu. Ale z tego zdaje sobie nic nie robić Simon Amand. Istotne dla niego, żeby cieszyć się z tych dalekich lotów, bawić się skakaniem. Ciągle sprawia mu to przyjemność. I jest na drugim miejscu Simon Amand za Gangnesem. Traci do Norwega 9,7 punktu. Wyprzedził van Emmela, Krafta, Freitaga, Ido i to Maciek Kot na ósmym miejscu. A za moment siódmy po pierwszej serii. Juri Tepesz, 221 metrów podczas swojego pierwszego skoku. Teraz ponad 240 metrów, jeżeli chce wyprzedzić Kenneta Gangnesa. Wielka wrzawa, a on szybuje i ląduje przed rozmiarem skoczni, przed tą drugą czerwoną linią. Nie jest zadowolony Juri Tepesz. Warunki miał dobre. Będzie miał odjętych 19,9 punktów, 223,5 metra, a więc 2,5 metra dalej niż podczas pierwszego swojego skoku. Podobne noty od sędziów otrzymuje Juri Tepesz, ale to odległość zbyt krótka, by wyprzedzić Kenneta Gangnesa, czy też chyba Simona Amanda. Przypomnijmy, 239 metrów Gangnes, 238,5 Simon Amand. Oni zajmują w tej chwili pierwsze, drugie miejsce. Na trzecim Anders van Emmel, 230 metrów Norwega. Juri Tepesz, który wygrywał tutaj konkursy zawodów Pucharu Świata w Planicy. W tej chwili na miejscu siódmym, dopiero siódmym. Maciej Kot w tej chwili na miejscu dziewiątym. A za chwilę Michael Hajbek. Jak wspominaliśmy, Hajbek, gdyby dziś okazał się dużo lepszy od Kenneta Gangnesa, mógł go wyprzedzić w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, awansować z czwartego na trzecie miejsce, no ale na razie Norweg bardzo się poprawił, bo przecież zajmował po pierwszej serii 15 miejsce, a teraz jest liderem. No i Michael Hajbek, pierwszy skok 219 metrów, klasyfikuje go na szóstym miejscu. Walczył Hajbek o to, aby wygrać, chociaż wygrać z Gangnesem. Czy mu się to uda? Za chwilę się przekonamy. 235,5 metra. 235,5 metra. A zatem 3,5 metra bliżej od Kenneta Gangnesa. Ma kilka punktów więcej odjętych za wiatr. No ale miał też przewagę punktową nad Norwegiem, 8-punktową, czyli wydaje mi się, że Hajbek powinien wyprzedzić Norwega. W tym momencie on powinien zostać liderem. Jednak nie, o ile o 1,6 punktu Michael Hajbek w sumie przegrał z Gangnesem. Wiadomo więc, że Kenneth Gangnes będzie trzecim zawodnikiem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. No a Michael Hajbek pozostanie na miejscu czwartym. Severin Freund tym skokiem przypieczętuje swoje drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. 1454 punkty zdobyte przed dzisiejszym konkursem. W pierwszej serii 227 metrów. Bardzo chciałby zakończyć miejscem na podium,
Severin Freund. Dzisiejszy konkurs, okolice rozmiaru skoczni. Nieco bliżej, wydaje mi się, niż podczas pierwszej serii, w której osiągnął 227 metr. Teraz dokładnie 225 metrów. Odjętych 14,4 punktu. No ale będzie to zbyt krótki lot, by zagrozić Kennethowi Gangnesowi. Gangnes, przypomnijmy, 15 po pierwszej serii. W tej chwili w najgorszym wypadku będzie 5 dzisiaj po serii finałowej. Razy w tym sezonie stawał na podium Severin Freund. 3 zwycięstwa, 3 razy drugi, 4-krotnie na miejscu trzecim. Bardzo dobry kolejny sezon niemieckiego skoczka, który kończy ten akurat na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej. W tej chwili trzeci za Gangnesem i Heibeckiem. Ale z wyjątkiem Freunda można powiedzieć, że dla całej drużyny niemieckiej, podobnie jak dla austriackiej, ten sezon jednak znacznie mniej udany. No ale cóż, czasami i takie rozczarowania trzeba przeżyć. Popatrzmy, proszę państwa, teraz na skok Johanna André Forfanga. Trzeci zawodnik w klasyfikacji lotów, czwarty po pierwszej serii, w której skoczył 226 metrów. Teraz będzie dużo dalej. Bardzo dalej. O wyżej 240 metrów, jak mi się wydaje. Znakomicie, znakomicie zaprezentował się Johan André Forfang. 245 metrów. No to jest druga odległość podczas całego weekendu tutaj w Planicy. 246 miał Peter Prewc w dniu wczorajszym. Teraz 245 Johan André Forfang. No i to jest jego rekord życiowy. 243,5 metra do tej pory najdalej latał na nartach. Teraz 245 metrów, a więc o 1,5 metra poprawia życiowe osiągnięcie. Świetny sezon tego zawodnik. Oczywiście jest liderem z przewagą 7,8 punktu nad swym rodakiem Kennethem Gangnesem. Trzeci jest Michael Heibeck. Debiutował w 1988 roku. Tu już mówię o tym, który jako następny pojawi się na belce startowej. To dla niego ta wielka owacja, to dla niego te wielkie brawa. Wielki naprawdę Noriaki Kasai, patrząc na całokształt kariery japońskiego skoczka. 28 lat, można powiedzieć, w zawodach Pucharu Świata. Z 37 sezonów pucharowych on skacze w 27. Niewiarygodne osiągnięcie Kasaiego. Trzeci po pierwszej serii skoku na odległość 227 metrów. Teraz potrzebował 236, by wyprzedzić Forfanga, około 229,5, by walczyć z Kennethem Gangnesem. Tymczasem 231,5 metra Kasaiego. Noty 3-4 dziewiętnastki, jedna nota 18,5 punktowa, odjętych 14,8 punktu. Ponad 500 konkursów Pucharu Świata w karierze, w których brał udział Noriaki Kasai. Jeżeli mówimy o tych rekordach, które śrubuje Peter Prewc w ciągu jednego sezonu, on bije wszelkie rekordy tego skoczka najstarszego, który staje na podium, bierze udział w zawodach. W tej chwili na drugim miejscu Noriaki Kasai o 1,2 punktu tylko za Johannem André Forfangiem. Wielkie brawa i wielki szacunek dla Kasaiego. W tym sezonie stawał na podium w kilku konkursach, a teraz wiadomo, że Johan André Forfang będzie miał miejsce na podium, ale czy wyżej od niego na dwóch stopniach będą stali dwaj reprezentanci gospodarzy? Tak to było w dwóch wcześniej rozegranych tutaj w konkursach Planicy. Raz wygrał Peter Prewc, raz wygrał ten oto pan, były mistrz świata w lotach narciarskich Robert Kraniec. W pierwszej serii 234 metry, jest po pierwszej rundzie na drugim miejscu. Miał ponad 10 punktów przewagi nad Kasaim po pierwszej serii rywalizacji. No i teraz będzie na pierwszym miejscu, a więc będzie podium dla Roberta Krańca. Świetnie, znakomicie prezentują się Słoweńcy. 233 metry, 1,5 metra dalej niż przed momentem Japończyk.
9,9 punktu tylko odjęte za wiatr. Oceny sędziowskie 18,5, 19 punktów. No więc musi być liderem. Wyprzedzi i Noriaki Kasai, i Johanna Andre Forfanga. Robert Kraniec będzie liderem, co oznacza, że co najmniej drugie miejsce zajmie dzisiaj w rywalizacji w Planicy. No a wcześniej o tym mówiliśmy, on tutaj wygrywał w przeszłości dwa razy był drugi i trzy razy stawał na trzecim stopniu, w sumie 7 razy na podium. Dziś po raz 8 stanie na podium w Planicy Robert Kraniec. Ale jaka przewaga nad Johannem Andre Forfangiem, 15 punktów, o tyle pokonał Robert Kraniec Norwega. I na górze pozostał już tylko jeden. Mówimy o nim Piotr Wielki. Ktoś powie, dlaczego przecież Gregor Schlierenzauer ma większą liczbę zwycięstw. Są skoczkowie, którzy mają większe osiągnięcia, ale nie takie w ciągu jednego sezonu jak Peter Prewc. On chce dać tutaj szczęście, on już dał szczęście tym tysiącom ludzi, którzy przyszli, a samemu czerpać tę niewypowiedzianą, niewysłowioną radość z lotu, którego może doświadczyć w tym ostatnim swoim skoku w tym sezonie. 14 zwycięstw. Czy leci po 15 zwycięstwo? Peter Prewc! Te dwa słowa, to imię i nazwisko, mówią wszystko o tym sezonie, który właśnie dobiegł końca. On jest tym, który zdominował, który pokonał, który nokautował rywali. 241,5 metra w skoku finałowym i to jest 15 zwycięstwo w tym sezonie Petera Prewca. Są 3 dwudziestki, 2 razy 19,5, odjęte 16 punktów za ten skok i Peter Prewc, który potwierdza to, że w tym sezonie absolutnie nie miał sobie równych. Pobił rekordy liczby punktów zdobytych w całym sezonie, liczby miejsc na podium, to jest jego 22 podium w tym sezonie, i liczby zwycięstw 15 razy. Absolutnie największy z największych w tym sezonie. Wielkie brawa. Posłuchajmy przez chwilę tego, jak reaguje publiczność. Przecież to jeszcze bardzo młody sportowiec, 23 lata ma Peter Prewc, od kilku sezonów w ścisłej czołówce światowej, medale mistrzostw świata, 2 medale olimpijskie. W zeszłym sezonie taka sama liczba punktów jak Severina Freunda, ale mniej zwycięstw. Mówiło się o nim wiecznie drugi, wiecznie trzeci. W tym sezonie jest pierwszy w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, w klasyfikacji końcowej lotów narciarskich. Wielka kryształowa, mała kryształowa kula w jego posiadaniu. Mówił Sebastian, największa liczba wygranych konkursów w sezonie, największa liczba punktów zdobytych w sezonie, największa liczba podiów w sezonie. Wygrany turniej 4 skoczni, wygrane mistrzostwa świata w lotach walnie przyczyniał się do tego, że Słoweńcy stawali też na podium w konkursach drużynowych. Cóż tu więcej mówić? Naprawdę wielki, wspaniały, cudowny, genialny sezon Petera Prewca. Mówiono o nim wiecznie drugi, kiedy w 2014 roku był na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Tytuł wicemistrza świata w Predazzo w 2013 roku. Tytuł wicemistrza olimpijskiego w Soczi w 2014 roku. W ubiegłym sezonie, to Marku, o czym mówiłeś, zdobył tę wymaganą liczbę punktów, która miałaby mu dać to pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej i dała, ale okazało się, że jednak nie on, a Severin Freund odebrał wielką kryształową kulę. Cała Planica śpiewa hymn Słowenii. To dla niego te wielkie brawa, to dla niego ten szacunek i ukłon, jaki godny jest największego mistrza. Peter Prewc, mówiliśmy o tych rekordach. Podium wszechczasów, pamiętamy, 108 razy na podium w zawodach Pucharu Świata stawał Janne Ahonen, 92 razy Adam Małysz, 88 Gregor Schlierenzauer. Najwięcej zwycięstw w karierze w zawodach Pucharu Świata do tej pory: Schlierenzauer 53, Nykänen 46, Małysz 39, Peter Prewc 21 zwycięstw.
karierze, a jeszcze przecież tyle przed nim. A tutaj w Planicy, proszę Państwa, ma największą liczbę podiów. 9, 4 zwycięstwa, 3 drugie miejsca, 2 trzecie. A 5 razy wygrywał tutaj Gregor Schlierenzauer, ale to były jedyne miejsca na podium. 8 razy stawał na podium, jak wspomniałem wcześniej, Robert Kraniec po dzisiejszym trzecim, drugim miejscu. 7 razy Adam Małysz, który ma 3 zwycięstwa, 3 drugie miejsca i 1 miejsce trzecie. No i Peter Prewc, jeszcze dodajmy do tej strony sportowej, w tym sezonie za to cudowne skakanie zarobił też sporo pieniędzy, prawie 250 tysięcy franków szwajcarskich. 21 Kamil Stoch, 15 w dzisiejszych zawodach Maciek Kot, 15. 23 Dawid Kubacki, 25 Stefan Hula. Powoli tutaj wielkie przygotowania do dekoracji, najlepszych w tym sezonie, a my w tym momencie oddajemy głos do studia. Bohater totalny, prawdziwie epicka historia dokonań Petera Prewca w sezonie Pucharu Świata 2015-2016 i ten wielki finał. Tak, podkreślił, że był najlepszy przez cały sezon, bo to nie było jakieś jednorazowe, tylko cały sezon był najlepszy. Pobił wszystkie możliwe rekordy. Wziął wszystko, co było do wzięcia. Wszystko, co było. I dzisiaj wygrywa te ostatnie zawody, dodajmy, w wielkim stylu. To jego oba skoki dzisiejsze, to tak jak mówię, no, te oceny od sędziów perfekcyjne pod względem techniki, no i te odległości. Wygrał, dodajmy, nad drugim w klasyfikacji generalnej ponad 800 punktów. Miażdżąca przewaga to jest. Coś nieprawdopodobnego. Peter Prewc, Kraniec i Forfang. Tak przedstawia się pierwsza trójka. My oczywiście zwracamy uwagę na dokonania naszych skoczków. 15 miejsce Macieja Kota i ten świetny skok z pierwszej serii Maćka, 231 metrów. Tak. To nam zostaje w pamięci. Bardzo dobry skok w pierwszej serii, 231 metrów, kolejny tam rekord życiowy jakiś, który myślę, że jeszcze będzie miał okazję pobić. Natomiast w drugiej serii odległościowo 222 metry, umówmy się, to nie był jakiś zły skok, ale no, brzydko lądowany. Widać, że Maciek go tam żyłował do końca, jak to się mówi, i już to lądowanie nie mogło być lepsze. No, tak bywa, spadł te 4 miejsca, ale... Powiedzmy sobie szczerze, przed konkursem miejsce w 15 przyjmowalibyśmy pewnie w ciemno. Ten konkurs, ten weekend, te dzisiejsze zawody to jest pożegnanie z trenerem kadry narodowej polskich skoczków narciarskich, z Łukaszem Kruczkiem. Dziękujemy za tę wykonaną pracę, dziękujemy za sukcesy, które zbudował wspólnie z naszymi zawodnikami. Składamy życzenia wszystkiego najlepszego na tej nowej drodze trenerskiego życia i zawsze w naszej pamięci te dokonania Łukasza Kruczka pozostaną. Oczywiście, był wielkim trenerem, tu nie ma dwóch zdań. Takie jak on ma w tej chwili CV, to w tym gnieździe trenerskim nie wiem, czy ktoś się może poszczycić. Dodajmy, w swoim CV może zapisać dwukrotnego złotego medalistę z Soczi Kamila Stocha, mistrza świata, zdobywcę kryształowej kuli, dwa razy z drużyną sięgał po brązowe medale na mistrzostwach świata. Są to dokonania, które absolutnie nie podlegają dyskusji. I tutaj naprawdę jako trener dokonał rzeczy wielkich. I ja mówię, tu wielki szacunek dla Łukasza. No niestety ten jakiś czas pracy, a dodajmy 8 lat w tym samym gronie, no musiało przynieść jakieś słabsze sezony. Już zeszły sezon był słaby, już dał dużo do myślenia. W tym sezonie myśleliśmy, że coś się może zmieni. Niestety nie zmieniło się nic. I nie ujmując to absolutnie jego warsztatowi trenerskiemu, pewien układ się wypalił. Cytuję Hanu Lepisto. Za długo, zmęczenie materiału, to już nie może dłużej funkcjonować. Już są za bardzo zmęczeni sobą wszyscy. No i do tego doszło też to, co Adam Małysz mówił, że zaczęły się błędy, zaczął ten sztab się troszeczkę gubić. Niemniej jednak dokonania Łukasza są wielkie. Miałem przyjemność z nim pracować przez 8 lat i naprawdę życzę mu wszystkiego najlepszego na dalszej drodze, myślę, że dalej trenerskiej. Co do przyszłości polskich skoków narciarskich, my oczywiście mamy nadzieję, że to ogromne doświadczenie Łukasza Kruczka już w roli konsultanta polskich skoków narciarskich nadal będzie wykorzystywane.
Bo grzechem byłoby to zmarnować. Ja myślę, że tak, bo tutaj prezes Apoloniusz Tajner podkreślał, że takiego trenera, jakim jest Łukasz Kluczek, trzeba będzie jakoś wykorzystać jako ciało doradcze. No myślę, że też z tego, co prezes mówił, będzie miał jakiś wpływ na może wybór tej kadry, która będzie tworzona teraz po tym sezonie zimowym. No i ja myślę, że tutaj właśnie poprze Macieja Maciusiaka, z którą rywalizowali w tym sezonie. No, Maćka Maciusiaka i Wojtka Topora, ta kadra... Znajdź doskonale, wie tak, na co ich stać, jaki warsztat już w tej chwili prezentują i to jest naturalne następstwo. My wracamy do Planicy, bo tam rozpoczynają się ceremonie dekoracji bohaterów i tego weekendu, i całego sezonu Pucharu Świata. A te dekoracje będą trochę trwały, dlatego że najpierw zobaczymy najlepszych zawodników dzisiejszego konkursu. Na trzecim stopniu podium Johan André Forfang, reprezentant Norwegii. Na drugim Robert Kraniec, który dziś okazał się lepszy od Norwega. No a na najwyższym stopniu podium stanie Peter Preps. Tak się, proszę Państwa, złożyło, że w tych trzech konkursach rozgrywanych tutaj w Planicy, trzech konkursach indywidualnych, tylko tych trzech zawodników stawało na podium. W różnej konfiguracji. Kraniec raz wygrywał, raz był drugi, raz trzeci. Peter Preps dwa razy wygrał, raz był trzeci. No a Forfang był drugi i trzeci na najwyższym stopniu podium. Nie udało mu się stanąć. No ale to jest czołowa trójka tych trzech konkursów indywidualnych rozgrywanych tutaj w Planicy i czołowa trójka także klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w lotach. W takiej kolejności, w jakiej stoją dzisiaj na podium, będą stali też na podium za klasyfikację Pucharu Świata w lotach. Peter Preps, zwycięzca po raz 15 w tym sezonie zawodów Pucharu Świata. Po raz drugi tutaj w Planicy w tym sezonie. No a przecież w ogóle wygrał 4. raz i 9. raz staje na podium tutaj właśnie w Planicy. 49. w karierze podium Petera Prewca, 21. w karierze zwycięstwo w tym sezonie, 22. podium Petera, 15. zwycięstwo, 5 razy drugi, dwukrotnie trzeci. Niesamowite osiągnięcia słoweńskiego skoczka. Generalnie Słoweńcy mają wspaniały, cudowny ten finał. W rolach głównych Peter Preps, Robert Kraniec, również Johan André Forfang, który trzykrotnie indywidualnie i raz oczywiście drużynowo, a więc łącznie 4 razy w Planicy stawał na podium. A wielkie słowa uznania też dla Roberta Krańca, który pokazał po raz kolejny, że jest wspaniałym lotnikiem. Przypominamy, był przecież mistrzem świata w lotach narciarskich. W trakcie sezonu miał kilka dobrych konkursów, chociażby w Sapporo. Plasował się w czołówce w kilku konkursach, no ale w Pucharze Świata w łącznej punktacji do czołowej dziesiątki nie udało mu się wskoczyć, ale drugie miejsce w klasyfikacji łącznej Pucharu Świata w lotach to jest wielkie osiągnięcie. Tak, to jest 6. podium w tym sezonie Roberta Krańca. Dwukrotnie wygrywał, raz właśnie dzisiaj na drugim miejscu i trzykrotnie był trzeci. No a pamiętajmy, że on już jest jednym ze starszych zawodników. Noriaki Kasai, Jakub Janda, Robert Kraniec, Jan Matura. To są właśnie ci starsi zawodnicy. Należał do nich Michael Neumayer, ale już w tym sezonie niedawno zakończył karierę. Tak, Michael Neumayer, Andrea Morassi. To skoczkowie, którzy postanowili już zawiesić narty na kołku. Peter Preps, Robert Kraniec i Johan André Forfang. Robert Kraniec, 34 lata. No i tak jak popatrzymy na te zawody, mówimy tutaj o profesji, pomijając, że są zawodowymi skoczkami narciarskimi, i Robert Kraniec, i Peter Preps, policjanci. Ale też gratulując Słoweńcom bardzo dobrego sezonu i tych kul Petera Prewca i świetnej postawy w lotach, trzeba powiedzieć, że na przyszłość też wydaje się w różowych kolorach im rysować, bo mają wielu młodych, znakomitych zawodników. Następców na pewno nie zabraknie. Hymn Słowenii.
Wielkie słowa uznania dla najlepszych skoczków, wielkie gratulacje za zdobyte tytuły, medale, kule. Wielkie podziękowania za czteromiesięczny sezon, bo przecież zaczęliśmy 22 listopada w Klingenthal, kończymy 20 marca w Planicy. Nasz czas antenowy się kończy, a zatem będziemy Państwu bardzo serdecznie za te 4 miesiące spędzone z nami dziękować. Zapraszamy na kolejny sezon. Dziś kłaniamy się. Sebastian Szczęsny, zapowiadając jednocześnie, że mam nadzieję, że spotkamy się z Państwem we wtorek i w środę podczas Mistrzostw Polski w TVP Sport, a my dziękujemy pięknie. Marek Rudziński, oddajemy głos do studia. Bardzo dziękujemy panowie. My podczas tych ostatnich chwil spotkania z Państwem w sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich, cóż, życzymy sobie, ale przede wszystkim naszym zawodnikom, by ten kolejny sezon i letni, i zimowy, już pewnie pod wodzą Stefana Horngachera, był dla nich zdecydowanie lepszy niż ten, który właśnie dzisiaj się zakończył. No myślę, że na pewno będzie lepszy, o czym też Adam Małysz zapewnia, mówiąc, że jakby Stefan to poprowadził, Horngacher, naszą kadrę. Dodajmy tutaj tych naszych młodych trenerów, żeby byli wsparciem, czyli Maciej Maciusiak i Wojtek Topór, ale myślę, że tutaj prezes Steiner na pewno to spróbuje jakoś scalić, żeby nabierali doświadczenia przy tak dobrym trenerze. Panie Rafale, bardzo dziękuję za ten sezon. Dziękuję. My zapraszamy Państwa jeszcze na zimowe rzeczy związane ze skokami narciarskimi. To oczywiście Mistrzostwa Polski we wtorek i w środę, ale dzisiaj również finał turnieju Indian Wells, Serena Williams, Victoria Azarenka. To od 19 w TVP Sport. Lekkoatletyczne, halowe Mistrzostwa Świata. Finały w Portland, 21.05 w TVP Sport. I to, o czym wspomniałem, czyli Mistrzostwa Polski kończące już na dobre sezon skoków narciarskich w Wiśle. Kłaniamy się Państwu. Rafał Kot, Maciej Kurzajewski. Do widzenia Państwu. Miłego niedzielnego popołudnia. Do zobaczenia.